Zjawiska anomalne uwarunkowane aktywnością świadomości uzmysłowiły nam nader istotną jej rolę w kształtowaniu nie tylko rzeczywistości wokół nas, ale także nas samych. Wprawdzie nauka konwencjonalna przekonuje nas, że świadomość to epifenomen, czyli zjawisko wtórne, które nie ma żadnego wpływu na wywołujące jej zjawisko pierwotne. Lecz przeczy temu zdecydowanie nie tylko postępująca ewolucja mózgu w różnych formach świata zwierzęcego, ale także zjawisko neuroplastyczności mózgu w wyniku oddziaływań nań procesów myślowych, z mechanistycznym sposobem widzenia świata, który ewoluuje w wyniku przypadkowych zmian, stoi w sprzeczności także wielowymiarowa fizyka kwantowa, udowadniając wiodącą rolę obserwatora w kreacji otaczającej nas rzeczywistości. Może właśnie dlatego usiłowano ukryć jej transcendentne implikacje z nazwą mechaniką kwantową, z którą negując w ten sposób jakikolwiek związek nauki z mistycznymi skłonnościami fizyki kwantowej. Dla zobrazowania natury rzeczywistości warto zatem przypomnieć teraz model kosmologiczny, zaproponowany przez polskiego fizyka i kosmologa profesora doktora habilitowanego Michała Hellera oraz matematyka profesora doktora habilitowanego Wiesława Sasina. Nie tylko postułowali oni na jego podstawie dalsze istnienie początkowej osobliwości będącej początkiem tego świata, w którym aktualnie egzystujemy, ale też sugerowali jej obecne współistnienie z czasoprzestrzenią, które wyjaśnia ich nieustające ze sobą interakcje. Twierdzili też na podstawie matematycznych wywodów, że zarówno fizyka klasyczna, jak i mechanika kwantowa opisują razem tą samą fizyczną rzeczywistość, w której żyjemy, stanowiąc zarazem szczególne przypadki uogólnionych praw fizyki. Tę część ukrytą przed naszym zmysłowym postrzeganiem należałoby uznać zatem za niedostępny, wprawdzie naszej percepcji, lecz faktycznie istniejący świat równoległy. Przypomnienia wymaga również kolejna nowatorska koncepcja, która wzbogaciła poprzednią o istotne nowe elementy. Zaprezentowali ją amerykański fizycy Nassim Haramein oraz profesor dr Elizabeth Aurauscher. Koncepcja ta, wyjaśniając źródło potencjału kreacji próżni fizycznej, a następnie formułując uniwersalne prawo kreacji zorganizowanej materii, sugeruje istnienie wszechświata w postaci wielowymiarowej hipersfery, której sfery niejawne, ukryte przed naszymi zmysłami oraz obserwowana przez nas czasoprzestrzeń przenikają się wzajemnie, a wskutek kwantowego splątania wchodzą ze sobą nieustannie w interakcje infoenergetyczne. Wyjaśnia ona również genezę kwantowości, fundamentalnych minimalnych wartości wielkości fizycznych związanych ze stałą Plancka, jako konsekwencji struktury próżni fizycznej, składającej się z podstawowych komórek o ściśle określonej wielkości. W tej sytuacji należy oczekiwać, że w przyszłości to wielowymiarowa fizyka kwantowa będzie formułować uniwersalne prawa fizyczne, a zatem wniosek Hellera i Sasina odnośnie traktowania fizyki klasycznej i mechaniki kwantowej jako szczególnych przypadków uogólnionych praw fizyki. Doczekał się już potwierdzenia jego słuszności. Enigmatyczna korpulsalno-falowa natura materii przekonuje nas z kolei, że każdy obiekt fizyczny przedstawia sobą rozmytą falę, w której zakodowana jest pełna o nim informacja, a odbieraną przez nas postać substancjonalną i konkretną lokalizację w czasie i przestrzeni nadaje mu świadomość obserwatora w momencie skupienia na nim uwagi. Jak wiadomo, tę właściwość materii oddaje równanie Schrödingera, opisując tendencje zmian, których można oczekiwać w układzie kwantowym, a zatem w mechanice kwantowej odgrywa ono rolę podobną do drugiego zasady termodynamiki w fizyce klasycznej. Równanie to ma postać liniowego, cząsteczkowego równania różniczkowego i opisuje proces rozchodzenia się zaburzeń w polu fizycznym, a jego rozwiązanie pozwala określić zespoloną wartość zawartej w niej funkcji falowej, to znaczy funkcji zmiennych przestrzennych i czasu, przyjmując, że kwadrat, jak i moduł określa prawdopodobieństwo znalezienia się rozpatrywanego układu w danym położeniu. W określonym czasie można przewidywać na tej podstawie zachowania układu kwantowego. W zasadzie konwencjonalna fizyka uznaje, że jak na razie brak podstaw dla zrozumienia ontologicznego sensu funkcji falowej, więc nie przysądza, czy układy fizyczne istnieją niezależnie od niej, czy też ma ona swój udział w tworzeniu rzeczywistości. Jeśli jednak przyjmiemy, że jedyną realną formą istnienia materii są dynamiczne pola fizyczne, to każdy obiekt materialny istniałby potencjalnie równocześnie w wielu miejscach, czasach i stanach. Przy takim podejściu do natury rzeczywistości postulowane przez wielu fizyków światy równoległe przedstawiałyby sobą w gruncie rzeczy światy zdarzenia alternatywne, które moglibyśmy powołać do istnienia aktem mentalnej kreacji, ponieważ egzystują one jako potencjalne możliwości w stanie wirtualnej rzeczywistości niejawnej i w każdej chwili mogłyby być wykorzystywane w czasoprzestrzeni przez naszą świadomość w celu zmiany stanu istniejącego w pożądany. Pierwszą próbę nadania formy matematycznej takiemu działaniu podjął amerykański fizyk kwantowy dr Henry Stapp, rozwijając równanie Schrödingera do postaci opisującej ewolucję układu kwantowego w wyniku mentalnego nań oddziaływania. Prowadzona przez niego informacja, intencja ukierunkowana na cel do wektora stanu układu jako dodatkowa zmienna w tym równaniu zmienia jej układ nieliniowy, a cały wszechświat wskutek tego przedstawia sobą zbiór nieskończonej liczby możliwych potencjalnie zdarzeń, spośród których intencja obserwatora pozwala wybrać najbardziej odpowiadającą mu opcję. Równanie to przedstawia sobą w gruncie rzeczy matematyczny opis mentalnego połączenia aktualnego stanu układu do stanu pożądanego, czyli skoku kwantowego, dokonanego na drodze mentalnej intencji. Przełączenie to mogłoby dotyczyć nie tylko wielu różnych stanów danego układu, ale również jego przemieszczania się w czasie lub przestrzeni. Czy koncepcja ta znajduje się jakieś doświadczenie potwierdzenie? Okazuje się, że stosowana przez ludzi realizacja tego rodzaju działań w praktyce konsekwentnie wykazuje, że możliwości wykorzystywania intencyjnego skoku kwantowego jest wiele. Spośród przedstawionych ciut działań anomalnych za najbardziej widowiskowe jego demonstracje można uznać cudowne uzdrowienia z wykorzystywaniem intencji oraz teleportację dowolnego obiektu w inne miejsce lub czas, a także indywidualne, odosobnione postrzeganie rzeczywistości w danym momencie. Niewykluczone, że w bioenergoterapii przeskok kwantowy też może mieć niebagatelny udział. Przeskokiem kwantowym można też nazwać każde olśnienie, każdą twórczą koncepcję, którą potem poddajemy warsztatowej obróbce. Przedstawiony powyżej wywód jednoznacznie sugeruje, że nie tylko zmiana stanu układu kwantowego, czyli lokalizacji dowolnego obiektu, zgodna z naszym oczekiwaniem, ale i pozyskanie informacji z niejawnego obszaru istnienia wydają się w pełni możliwe. Obserwowane efekty wydają się nam usprawiedliwione z punktu widzenia wykorzystywanych przez świadomość mechanizmów wielowymiarowej fizyki kwantowej, a zatem z pewnością nie mamy tu do czynienia z magią czy fenomenem nadprzyrodzonymi, lecz całkowicie z naturalnymi zjawiskami, które konwencjonalna nauka stara się na razie ignorować. Problem ich zaistnienia tkwi jednak w tym, że większość z nas nie potrafi tych możliwości świadomie korzystać. Dlaczego? Potrzebna jest nam do tego nie tylko wiedza, ale i stosowny trening. Wysiłek ten bardziej ze zachodu, ponieważ wpływające myślą nie tylko na swój własny stan psychofizyczny, ale i na rzeczywistość wokół nas, bylibyśmy w stanie powołać do istnienia wszystko, o czym informacja przenoszona jest przez falę Wszechświatowego Banku Danych, czyli przez wszechobecne pole punktu zerowego, które przenika całą rzeczywistość. Czytelnik bogatszy o podany wyżej zestaw informacji na temat skoku kwantowego w ujęciu ściśle naukowym powinien teraz cofnąć się do rozdziału Struktura rzeczywistości i jej właściwości wyjaśniają istnienie anomalnych fenomenów, a następnie jeszcze raz z uwagą go przeczytać. Zawiera on bowiem nie tylko dodatkową wiedzę i praktyczne wskazówki, które potrzebne są do aktywacji mentalnego połączenia każdego z nas z rzeczywistością ukrytą przed naszą percepcją. Pozwala ona również zorientować się, że potencjał do działania fizycznej próżni w połączeniu z wygenerowanymi sferami pochodnymi i promieniowaniami jest dokładnie tym czynnikiem kwantowym, który wiąże nas z całością istnienia. W gruncie rzeczy jest on tym Bogiem, którego czcimy w ludzkiej postaci na ołtarzach. Nie istnieje on jednak w żadnej namacalnej czy wizualnej postaci, choć to on jest odpowiedzialny za wyolowanie fenomenu świadomości już w bezcielesnych formach istnienia. Wiemy bowiem, że dynamiczne pola fizyczne, materia, nie tylko oddziałują na siebie wzajemnie, ponieważ dysponują potencjałem do wykorzystania, energią, które definiujemy jako funkcję stanu materii, ale również korzystając z zakodowanych w nich informacji, także określających stan materii. Stwierdzenie to nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, ponieważ nagminnie z obu tych właściwości materii stale korzystamy, a pojemność informacyjna jej fal wydaje się wręcz nieograniczona. Te charakterystyczne właściwości materii narzucają z kolei wniosek, że to właśnie one muszą być odpowiedzialne za umiejętność jej samorealizacji. Musi być ona następstwem długociągłego procesu, który sukcesywnie dostarczałby wieści na temat skutków doświadczonych zmian, a zatem prowadziły konsekwentnie do zdobywania coraz większej wprawy w działaniu, a w końcu także do umiejętności przewidywania skutków zachodzących zmian, co może już stanowić podstawę dla rodzenia się świadomości umożliwiającej działanie ukierunkowane na cel. Bez informacji i pamięci o niej fenomen ten ani nie byłby w stanie pojawić się, ani egzystować. Nie mógłby również zaistnieć bez naturalnej dynamiki kreacji nowych pól fizycznych przez fizyczną próżnię, pozostającą niezmiennie wraz ze sferami pochodnymi w stanie chwiejnej dynamicznej równowagi. Tak więc w świetle gromadzonej wiedzy interdyscyplinarnej musi stać się dla nas oczywiste, że wielowymiarowy czynnik kwantowy bez cienia wahania można i trzeba identyfikować z Bogiem wierzeń religijnych, gdyż jest on również w pełni odpowiedzialny za inteligentny projekt i spójność całego wszechświata, wszystkich sfer hipersfery. On w przyszłości pozwoli nam poprawiać nasze ciała, porozumiewać się lub przemieszczać bez wykorzystywania lub za pomocą zaawansowanej techniki, a także modyfikować materię w sposób przekraczający obecne wyobrażenia, gdyż każda forma istnienia posiada swą indywidualną matrycę, wzór, który możemy wykorzystać, gdy nauczymy się to robić. Nieliczni ludzie już potrafią realizować niektóre z tych praktyk, a psychotronika wykazała, że te umiejętności mogą być dostępne wszystkim. Realizując cel, jakim jest aktywacja naszego boskiego potencjału, musimy zatem dążyć do zniewolenia dzielących nas przekonań światopoglądowych, a może dokonać tego wyłącznie wiedza i jej rozpowszechnianie bez żadnych ograniczeń. Nauka i religia muszą odnaleźć to, co jej łączy, zamiast wciąż podkreślać różnicowe wygenerowane przez interesy dotychczasowych antagonistów, którzy narzucili nam szkodliwe nawyki myślowe. Bóg jest jeden i ten sam dla nauki i religii. Jest czynnikiem w pełni fizycznym, który obecnie jest w każdym miejscu wielowymiarowego wszechświata, dzieląc się chętnie ze wszystkimi formami istnienia, potencjałem wiedzy i możliwościami przejawiania się w działaniu. Nie należy przypisywać mu ludzkich cech, choć podlega mu każdy z nas i inne formy istnienia. Umożliwia nam spełnienie się w działaniu, ale nie rządzi nami, nie wymaga przestrzegania żadnych poświęconych mu obowiązkowych rytuałów, nie nagradza nas ani nie każe, po prostu jest. Komunikujący się z nami byt zza zasłony kryjącej rzeczywistości niejawną przekazuje nam tę wiedzę słowami. Jeżeli zapragniecie porozmawiać z układem komórkowym waszego ciała, to jak się do tego zabierzecie? Czy powinniście wystroić się, uklęknąć lub w podobny sposób przygotować? Czy wymyślicie jakiś układ ruchów, aby to lepiej funkcjonowało? A może po prostu zwróćcie się do własnego wnętrza i przemówcie do tego, co jest w was. Rozumiecie, o czym mówię? Ludzie nigdy nie myślą, że Bóg jest w nich. Zamiast tego chcą oddzielić Boga, pragnąc wyszyć i umieścić nieuchwytnego ducha, energię i informację na ołtarzu, gdzie mogą go widzieć, a nawet zbudować posąg, aby móc sobie wyobrazić, do kogo mówią. Przyzwyczajajcie się do koncepcji, która w fizyce nazywana się splątaniem. Opisuje osobliwą właściwość materii, polegającą na tym, że cała materia wydaje się połączona ze wszystkim, splątana ze wszystkim. To splątanie oznacza istnienie zupy kwantowej, której patrząc z zewnątrz trudno wyodrębnić składającej się na nią części. To jest ten potencjał, który sprawia, że wszyscy dzielimy boski status. Krajon zachęca nas do rozmowy z naszymi komórkami, ale praktyka wykazała, że precyzowanie celów w postaci afirmacji jest w procesach uzdrawiania mniej skuteczne niż intencja wyrażona w formie wizualizacji celu, wsparta takimi emocjami jak miłość, emocja spójności, wdzięczność za otrzymywane wsparcie i radość z osiągniętego upragnionego celu. Jest rzeczą ważną, abyśmy dobrze te informacje zrozumieli, skoro dotyczą one rzeczywistości, w której żyjemy tu i teraz. Niezmiernie istotne jest również, abyśmy odrzucając fałszywe przekonania wpajane nam od dzieciństwa przez naukę i religię, pojęli, że jesteśmy częścią kreatywnego źródła, które nazywamy Bogiem, ponieważ nasza linia rodowa w prostej linii od Niego pochodzi. Nadszedł czas, abyśmy z pełnym przekonaniem przyjęli odpowiedzialność za to pochodzenie i zaczęli żyć zgodnie z naszą powinnością rodową. Nasza świadomość jest wielowymiarowa, podobnie jak cała rzeczywistość, ale zostaliśmy tak zaprogramowani przez autorytety, którym wierzymy z całości i struktury. Nie jest dla nas obecnie świadome dostępne. Trudno nam sobie wyobrazić to, czego nie odbieramy zmysłami, więc zamknięci w trójwymiarowej klatce ograniczamy się do realizowania prac badawczych za pomocą nakazanych paradygmatem procedur i wyciągania wniosków na tej podstawie. Aby zrozumieć i wykorzystywać fizykę wielowymiarową, trzeba jednak wyjść poza obowiązujący aktualnie paradygmat, bo tylko taki sposób podejścia do problemu pozwoli nam zwiększyć komunikację między dwiema stronami zasłony. Konceptualne pojęcie i myśli z drugiej strony zasłony są w nas stale obecne poprzez nasze wyższe ja, ale nie są łatwo dostępne w stanie trójwymiarowym. Rzeczywistość jest spójna, a poczucie spójności jest równoznaczne z poczuciem wspólnoty, czyli pełnej życzliwości i akceptacji z uczuciem miłości do wszystkiego, co istnieje. Jeśli tę emocję potrafimy w sobie rozbudzić, wpłynie ona w każdą komórkę naszego ciała, wszystkie jego funkcje, a my możemy przejąć nad nimi kontrolę, gdyż dokładnie taka jest moc uczestnictwa we wzajemnej spójności, czyli we wspólnocie obejmującej wszystko. Przestajemy być wtedy odizolowani, samotni i zagubieni. Boska, globalna świadomość nie przypomina bowiem zorientowanej na przetrwanie świadomości człowieka i nie jest również zbiorem wielu indywidualnych świadomości, wielowymiarowych kompleksów świadomościowych. Zawiera ona w sobie całą wiedzę wszechświata i może komunikować się w tej samej chwili z każdym z nas, bo jesteśmy częścią tego wszystkiego. Istoty, które uważamy za przewodników czy pomocników, też są częścią nas. Komunikacja z Bogiem staje się niemal automatyczna, gdyż otwieramy się na tą część Twórcy, który jest w nas. Kluczem do tego portalu jest czysta, bezwarunkowa miłość i poczucie wspólności z całością, która będzie rosnąć wraz z naszym duchowym rozwojem, obejmując dowolnej wielkości lokalną społeczność, ziemski ekosystem, a następnie cały wszechświat. Znamy to pojęcie z relacji opisujących mentalne eksploracje rzeczywistości niejawnej, więc ujmijmy ręką Boga, która oferuje nam wyższe ja i stajmy się częścią Jego. Nie czcimy Go i nie klęczmy przed Nim, ale po prostu stańmy się częścią Boga, który jest w nas.